body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku ze Skyrimka. Z wami jest, jak widzicie, na załączonym obrazku Elfianusz. Taka piękna miejscówka, że aż sobie zrobię zdjęcie, żebym mógł się potem podziwiać. Słuchajcie, sprzedałem wszystkie graty, jakieś te skóry, wszystko powrzucałem powrzucałem wszystko do skrzyni i słuchajcie, no, spróbujemy iść dalej w miejsce wskazane tutaj, do tego sanktuarium. Ja nie wiem, czy tędy dojdę, ale mam nadzieję, że tak. Ostatnio też szliśmy i natrafiły nam się dwa giganty, które, jak wiecie, w swój lamiarski sposób próbowałem pokonać. To był festiwal śmierci, ale udało się pokonać też te giganty za 358 razem. Ważne, że zabawa była fajna. Gorące źródła. Tak od razu? No dobra, idziemy. Sanktuarium Staroblasku. Widzę, że będzie grubo. Albo grubo, albo wcale, tak? Niepokoi mnie to. Możecie tak nie tupać? Uż te łajzy. Kto tu jest? Witam. Przychodzisz cieszyć się widokami i dźwiękami tego pięknego sanktuarium, tak jak ja. Jest wspaniale, prawda? No brzydkie nie jest, ale nie zmienia to co ma faktu, że coś tu nie hula. Mogłabyśmy tam na górę wejść. Tam to będą jakieś potwory, wampiry, coś opanowane, zabite, zjedzone, a tu nic nie ma, tak? Jak tu wejść? Tak, nie ma przejścia. Przyjrzyjmy się temu. Może z tej strony. Coś tu jest nie tak. Dobra, pójdźmy tam, co się stanie.
muszę iść gdzieś tam. Tu się wchodzi, tak? Tędy się wchodziło. Idziemy jeszcze raz. Ciekawe. Teraz na pewno śmiecie, bo wiecie gdzie iść. Witaj w sanktuarium. Kinaret onieśmiela nas. Chwała, jesteś w sanktuarium Staroblasu. To tylko niewielka część piękna zsyłanego przez Kinaret. Wspaniałe miejsce, prawda? Wasze zdrowie. No tak, no tak, super. Zgadza się. Ale od kiedy pamiętam, nikt nie może się do niej zbliżyć. No właśnie. Jak widzisz, korzenie Staroblasku są tak duże i rozległe, że blokują drogę do pnia. Wierz w to lub nie, ale podobno istnieje broń, przed którą Staroblask uniosłaby korzenie. Bardziej ze strachu niż z szacunku. To wiem. Pogłoski były prawdziwe. Błagam, nie krzywdź drzewa. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale ja muszę to zrobić. Ja muszę po prostu zmienić broń. Idziemy zlać drzewo. No cóż. Zgadnijcie, co właśnie zrobię. No dobra, użyłem, no. Co jest z tym korzeniem? No przecież dźgam to drzewo. O co chodzi? Jak wyglądała ta misja? Użyj. A, no dobra, jestem debilem. Użyj, a nie wal. A, że tak niby koniec? No dobra. Dodatkowała mnie wiła. Myślałem, że będę coś gorszego. Broń. Orkowy miecz. No dobra. Jest. Nie wierzę, że w końcu tu dotarłem. Już koniec? Aha, rozumiem, czyli to się broni. Kumam, czyli to spowodowało, że wiła zaatakują mnie, rozumiem. Ciekawa impreza, widzę, będzie. Jeszcze jakieś wiły? Czy to wszystkie?
Matko Boska! Te wiły to niełatwy przeciwnik, trzeba powiedzieć. Uleczmy się, poczekajmy na spokojnie. Aj, wyły jak pomordowały. Sorry! Sorry, nie chciałem tego. Naprawdę, to jeszcze było kilka osób, nie? To był jeszcze jeden chłopaczek. A coś nie widzę jego trupa. No nie, może uciekł. Chyba możemy stąd wyjść. Przynajmniej tak mi pokazuje mapka. Co, obawiam się, że tutaj coś może być po wyjściu jeszcze z tej jaskini. Znając moje szczęście, wszystko jest możliwe. Soczek z drzewa. Wiecie co? Ciepniemy się na autopilocie. Zobaczmy, co z tego będzie. To była smocza przystań. No ale dobrze, znaczy wiadomo, bo coś z tego wyjdzie. Takie wiły to byli ciężcy przeciwnicy, no jak na mój poziom, nie? Poznam pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Po co ten pośpiech? To my się teraz zrobimy. Masz sok staroblasku? Mam. Wspaniale. Użyję go, żeby wyleczyć drzewo. Dziękuję ci za pomoc. Bardzo proszę. Niech łaska Kinaret będzie z tobą. W sumie nie mamy chyba teraz nic takiego mega ważnego. Zobaczmy misję. Tu jest kilka fajnych. Przedświt. To jest świetna misja, to też fajna misja. To mamy zrobione. Tak mi się wydaje. Musimy tylko te 10 skór zabrać, będziemy mogli tą misję też zrobić. Why not? Idźmy tam. Zobaczymy potem, gdzie nas poniosą logopedów, jak u Kołacha. Gdzie nas poniosą nogi. Czy już możemy tam się ciepnąć? Gdzie to było? Już nie pamiętam, ale chyba gdzieś tu. To mi się chyba nie pokazuje, bo nie mam tych skór. A może mi się pokazuje? Poczekajcie. Wyjdziemy tutaj i
I patrzymy w tamtą stronę. Proszę, proszę pokazać, gdzie to jest. Co cię trzeba, a tutaj? No tańczę, złą misję włączyłem. Jestem genialny, poczekajcie. Nie chciałem tego, tylko chciałem w różnych to. Właśnie, tych skóry nie wziąłem. A co tu zrobić? Idźmy tutaj. To jest dosyć blisko. A ja chciałem takiego, wiecie, krótkiego odcinka robić. Podejdźmy tutaj i pójdźmy w górę. To nie jest daleko, przynajmniej nie powinno być daleko. Najwyżej będziecie mieli bonusowy odcinek, troszkę dłuższy. Sprawdzę tylko, czy nie napisała to mnie żonka. Nie, nie napisała, to idziemy. Wiem, że jeszcze mogę używać konia, to nie kosztuje majątku. Ale nie chciałem, wiecie, tutaj tak się fajnie zwiedza ten świat. Co jest? O mój Boże, smok! Kubaniutki. Daj tego pyska. Dobrze, że z tą Livią wal... Z Lidzią jestem, bo to łatwiej zawsze. Gin, ty podła kreaturo. Smog zawsze, zawsze na propsie. Będzie znak kolejny. Ale trochę za mało, żeby odcinek kończyć, więc idziemy dalej. Człowiek se idzie polną drogą, a tu smok. Aha, dziękuję. No, smoczek zabity. Dziękuję ci, Lidzia, za pomoc. Te skóry niedźwiedzie muszę zabrać. Przecież mam te skóry. Co tam jest? Idziemy tam? Czy to jakieś zejście? Wiecie co?
Tam jest niedźwiedź też. Tam jest kolejny gigant. Co to jest, kraina gigantów? Chodźmy dalej. Patrz, ile tu jest gigantów. To jest jakieś straszne miejsce. Jakiś zamek. O panie. Wiecie co? Powiem wam, moi drodzy, kochani, że to jest chyba dobry czas, żeby odcinek zakończyć. Bo ta przygoda będzie fajna, posłowie po lokacji. Zajmie nam mega dużo czasu. Mam jeszcze coś do rozdania, poczekajcie, to jeszcze zrobię na odcineczku. Awans. Myślałem o jakimś kowalstwie, wiecie? Tutaj damy zdrowie. Co mogę być w alchemii? Pokażcie mi alchemię. Aha, to nie. Lekki pancerz. Co mogę tutaj zrobić? Zwinny wojownik. Aha, a tutaj? Poczekajcie, to teraz zrobię, ale jestem ciekawy, dopasowany. Mhm. Pełen zestaw, zręczne ruchy. To damy, dajmy ten pancerz coś. To na pewno się przyda. A podejdźmy tutaj kawałek. Zobaczmy, z kim mamy do czynienia. No to jest przerażające. To widzicie, to piękny zamek. To może być naprawdę gruba przygoda. Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Wichrowy tron. Na razie. Źle się czujesz? Konie. Czasami życie od śmierci. Czyli tutaj jest na pewno miasto jakieś. No to by wychodziło. A moja misja jest w innym miejscu. Wszystko na sprzedaż w dobrym celu. A kotek. Kotki są spoko. Pokaż, co masz na sprzedaż. Złodziejaszku. Strój. O, patrzcie, mogę dać naszyjnik. To jest ciekawe. Te karwasze. Tylko moje karwasze mają 12, to jest wielka różnica. Nie chcę tego. No to ci mogę, masz dużo kasy. Lubię takich sprzedawców w broni. Rozejrzyj się. Pokaż, jaką masz broń. Drewniany miecz. Świetnie, to się opyla. A pokaż mi, co masz w różne. Masz jakąś lalkę czy coś. Chłopieńca, nie. O! Wiem, że to mogę znaleźć.
wytrychy, weźmy. Coś kupiłem bez sensu, no dobra. Tunika, chłopie, to jest dziewczęce. O, coś tam było, dziewczęce, przepraszam. Coś było, coś było, coś było, coś było, coś było. Ślepy, wiecie, niedźwiedzia, szaga, dziewczęca, sukienka, bierę to. Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych gwiazd. Kim ty jesteś? Witam, to bardzo piękne miejsce. Potrzebujesz czegoś? A co ty dajesz? Pokaż. Dobrze, pokaż się. Ale jeśli cię aresztują, to nie miej do mnie pretensji. Zobaczmy, co to jest. Ach, ja cię mogę trenować za hajs. Okej, dobra. To jest zawsze jakiś pozytyw. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz, by z nami handlować. Handlować czy zarobić? Bo to mi kazali iść. Dobrze idę? Tak. Trzeba gdzieś płynąć? No dobra, to jest kłopot, bo w sumie trzeba chyba wejść do miasta najpierw. Tam przepłyniemy, zobaczmy. Czyli ja muszę gdzieś tam płynąć do tych wiedźm czy innych, co chcieli mnie zabić. To jakby nam tą rozgrywkę jeszcze ufajnia. Ufajnia? Nie ma takiego wyrazu. Ale wiecie, o co mi chodzi. No dobra, słuchajcie. Pogadamy o tym jutro. Jak nabierzesz troszkę ogłady, jak się, mój drogi przyjacielu, ogarniesz. A teraz wam pięknie dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, łapcie piąteczkę, hej!